Dzień dobry, czytelniku. Zapraszam do zamku w Czcieńcu. Posłuchaj legendy o tamtejszej południcy. Podobno wieś Czcieniec w początkowych latach swego istnienia nazywała się Wanadów, czy też Wędów, a powstała zaraz po wojnach o Śląsk, które toczył niemiecki cesarz Henryk z królem polskim Bolesławem Chrobrym. Po parokrotnych najazdach na Dolny Śląsk i wielu odniesionych klęskach, niemiecki cesarz zmuszony został do podpisania w łużyckim grodzie Budziszynie układu z polskim królem i zobowiązał się, że już nigdy swego miecza na Polskę nie podniesie. Cesarz przybył do Budziszyna z liczną świtą i w towarzystwie swej siostry Heligundy, która przywiozła wraz z sobą liczne grono dam z cesarskiego dworu. Wtedy to, podczas uczty wyprawionej na dziedzińcu zamkowym, oddzielonym murem tylko od skalistej stromizny, pod którą szumiały wody Szprewy, miało miejsce nieprzewidziane dla cesarza wydarzenie. Siostra jego bowiem zakochała się w młodym setniku Legii Chrobrego, w rycerzu z Dobysławie, z rodu Sieniawitów. Pokochała go od pierwszego wejrzenia i tak bardzo, że specjalnie opóźniała wyjazd swego brata z Budziszyna, udając niemoc ogromną, byle tylko mieć możność spoglądania z okna swej komnaty na ukochanego, gdy ten przechodził dziedzińcem zamkowym. W piątym czy szóstym dniu Heligunda zawezwała rycerza z Dobysława przez jedną ze swych zaufanych dam dworu i wyznała mu swoje uczucia. Oświadczyła, że jeżeli dobrowolnie nie zgodzi się poprosić cesarza o jej rękę, ucieknie z Budziszyna do Polski, byle tylko mogła przebywać w pobliżu jego osoby. Zaskoczony i zdumiony tymi słowami Zdobysław wykrętnie odpowiedział, że musi zastanowić się nad jej słowami do dnia następnego, a potem do króla Bolesława się udał i o wszystkim mu opowiedział. Sam nie wiem, Zdobysławie, co mam ci odpowiedzieć, rzekł król. Siostry swej za żonę nie odda ci cesarz, to pewne. Nie zechce, by w rodzinie jego znaleźli się potomkowie, którzy krew polską w żyłach mieć będą. Jeżeli ta Heligunda ucieknie do Polski, to też dobrze nie będzie, bo ciebie lub kogoś z naszych o porwanie jej posądzą i skargę do papieża wyślą. Z drugiej strony dobrze by było mieć tę kobietę w naszym kraju jako gwarancję podpisanego tutaj układu. Chrobry przez chwilę chodził zadumany po komnacie i zastanawiał się, aż podjął decyzję. Jeżeli chce cesarska siostra uciec od swego brata, niech ucieka do Pragi, tam się z nią umów, a z Pragi nad Nysę ją ściągniemy. Wybierzesz potem miejsce gdzieś nad tą rzeką i kasztel kamienny wybudujesz. W nim zamieszkasz wraz z Heligundą i będziesz mieć ją na oku, by czasem kłopotu jakiegoś nie narobiła. W 8 niedziel później przybyła Heligunda do Pragi z grupą komediantów, która od Regensburga tu nadciągnęła. Udawała żonę jednego z nich, a z Pragi w habicie mniszki w gronie innych klasztornic przez nikogo nie rozpoznana do miejscowości Żytawa dotarła. Rycerz Zdobysław miał tu jej oczekiwać. Nie dojechał jednak na czas, bo wezbrane wody Nysy go powstrzymały. Powitał więc siostrę cesarza na prawym brzegu rzeki w kilka dni później, gdy woda już opadła. I usłyszał od niej. W tym miejscu gród założę, bo ciebie tutaj spotkałam. Twoim imieniem go nazwę i kasztel krzepki nad nim wybuduję Budziszyńskiemu równy. W kasztelu tym miłować cię będę aż do ostatnich dni mego życia. Wytłumaczyła mu, że nie będzie już ubogim sługą królewskim, bo z cesarskiego skarbca zabrała przed ucieczką srebro i złoto i że skarby te kupcy krakowscy do Wrocławia zobowiązali się dostarczyć. Wybudował więc Zdobysław najpierw niewielkie sioło na miejscu spotkania z Heligundą, które Sieniawką nazwał, i zamyślał je w gród rozbudować. Potem jednak zmienił zamiar, bowiem któregoś dnia podczas polowania nad brzegiem Nysy odkrył oddalony o mile drogi w północnym kierunku od Sieniawki pagór nieduży, który na miejsce pod budowę kasztelu się nadawał. Tam postanowił zamieszkać.
Pagór otaczały rozlewiska Nysy ze wszech stron, czyniąc go nieprzystępnym. Dlatego nakazał Zdobysław pomost drewniany przez mokradła przerzucić, a potem materiał na budowę kasztelu zaczął zwozić. Wytłumaczył ludziom, że w razie spodziewanej napaści wroga będzie można pomost ten rozebrać, a w razie nagłego najścia nieprzyjaciela należy go porąbać i spalić, przez co nikt przystępu do pagóra mieć nie będzie. Na jego szczycie było dość dużo miejsca, by kamienny budynek mieszkalny postawić i dwa dziedzińce urządzić, odgradzając je od siebie kurtynowym murem z wieżą obronną. Powiększać to miało obronność na wypadek, gdyby wróg dotarł na dziedziniec pierwszy. W 2 lata stanął kasztel. W jego podziemiach złożyła Heligunda przywiezione z Wrocławia skarby, ale nie cieszyła się nimi zbyt długo. Winna temu była wodnica z Nysy, którą Wenetką nazywano, a która w pobliżu tego pagórka miała swoje siedlisko. Była ona w odległej przeszłości księżniczką z rodu Łużyckich Nikletów i została utopiona w Nysie przed wieloma dziesiątkami lat przez knechtów pewnego saskiego margrafa, który aż tu docierał i miejscową ludność mordował. Owa Wenetka dostrzegła któregoś dnia nad brzegiem rycerza Zdobysława i tak wielką zapałała do niego miłością, jak niegdyś siostra cesarza w Budziszynie. Co rano o świcie wychodziła z wody i napawała swe oczy widokiem przystojnego mężczyzny. Po pewnym czasie dostrzegła jednak przy jego boku Heligundę, w chwili gdy ta tuliła się do niego i całowała go w usta. Domyśliła się, że tak długo nie zdobędzie uczuć ukochanego mężczyzny, jak długo ta kobieta będzie przy nim. Podsłuchała, jak rozmawia ona ze Zdobysławem, kalecząc polską mowę, i domyśliła się, że jest Niemką. Wspomniała wówczas, jak niemieckie knechty zabiły jej ojca i jak ją zbezcześciły, a potem w wodę Nysy wrzuciły, i postanowiła usunąć Heligundę taką samą śmiercią z tego świata. Któregoś dnia nakazała dwóm utopcom sąsiadującym z jej wodnym siedliskiem, aby utopili cesarską siostrę. Potem Wenetka przyodziała się w kobiecy strój i poszła pod bramę kasztelu. Została wpuszczona do jego wnętrza i zatrudniona w kuchni. Pracowała w niej kilkanaście dni, nim rycerz Zdobysław dostrzegł piękno jej lic i pojął ją za żonę. 10 lat przeżyli w szczęściu i spokoju i kto wie, jak długo jeszcze by nadal w tym kasztelu przebywali, gdyby nie fatalna pomyłka owych utopców. Nie wiedzieli oni chyba, lub też może zapomnieli, że każda utopiona w samo południe kobieta po 10 latach przemienia się w południcę, która wiele szkód może wyrządzić ludziom. A Heligunda została wciągnięta do wody podczas południowej przechadzki. Gdy minęło 10 lat, przemieniła się w południcę i jako niewidoczna zjawa zaczęła przychodzić do zamku i niszczyć jego mury. Wygryzała codziennie po kilka kamieni z zaprawy murarskiej, rozrzucała je po najbliższej okolicy, równocześnie przemieniając je w trzcinę bagienną. W ten sposób obronne ściany pomniejszały się i rozsypywały w tak szybkim tempie, że sprowadzeni z Żytawy murarze nie nadążali z ich naprawą. Któregoś dnia musiał Zdobysław wyjechać z polecenia królewskiego na wojnę. W tym czasie południca wszystkich murarzy z rusztowania zrzuciła, a nawet odważyła się wejść do wnętrza zamku i Wenetkę podczas południowego snu zadusiła. Nie poznał swego kasztelu rycerz Zdobysław, gdy po kilku latach powrócił z wojny nad Nysę. Nie było w nim ani ukochanej Wenetki, ani też nikogo z czeladzi zamkowej. Nie było ani nawet murów opasujących dziedziniec stajenny, a ta resztka, jaka pozostała, nie nadawała się do zamieszkania, ani też nawet do naprawy.
Cała okolica leżąca wokół kasztelu porośnięta była trzciną wodną. Zdobysław zamieszkał w jednej z opuszczonych kurnych chat pod kasztelem. Swą śliczną wenetkę co noc opłakiwał i skarbu Heligundy szukał. Nie odnalazł go jednak ani on, ani też nikt inny. Pozostał do dziś w ruinach zamku, którego sklepienia chyba runęły i przykryła go gruba warstwa gruzu. Wiele lat później odrodziło się sioło, które było niegdyś pod zamczem. Od dużej ilości trzcin tu rosnących nazwano je Trzcińcem, a potem nazwę tę zmieniono i dziś znajdująca się w pobliżu ruin zamku wieś nazywa się Trzcieniec.